Cześć, z tej strony Michał. Sezon na bakłażany trwa i przygotujemy jedną z moich ulubionych mezę, baba ganusz. Bazą do baba ganusz są bakłażany. Robiąc research do tego odcinka, dowiedziałem się, że są bakłażany męskie i żeńskie, ale podobno jest to zabobon i nie sugerujcie się, czy tu jest taka kropka. Każdy bakłażan, niezależnie od tego, czy ma tą kropkę, czy nie, i tak będzie miał troszkę pestek. Baba ganusz jest zresztą ciekawa historia. Pamiętam, jak jadłem je po raz pierwszy w Bejrucie. Chciałem odtworzyć ten przepis po powrocie do domu i okazało się, że z baba ganusz jest tak jak z carbonarą. Są miliony wersji zmontowanych przepisów i postaram się Wam pokazać taki bazowy, podstawowy, żebyście zobaczyli, jak smakuje prawdziwy baba ganusz niepoździwiany. Bazą są bakłażany, mam tutaj 4 średniej wielkości bakłażany umyte. Będą potrzebne również 2 ząbki czosnku, trochę dobrej tahiny, sok z cytryny i oliwa do wykończenia i oczywiście przyprawy, sól, pieprz. Niektórzy twierdzą, że bakłażany najlepiej jest zrobić na grillu, opalić na ogniu. Nie wiadomo, nie każdy z nas ma w domu takie warunki, dlatego spróbujemy to zrobić w piekarniku. Każdy w piekarniku ma na samej górze również grzałkę, która dość mocno grzeje, taki grill. Damy bakłażany u góry i będziemy je tak naprawdę przypalać w piekarniku, także będziecie mogli pierwszy raz legalnie coś przypalić w piekarniku. Bakłażany sobie przecinam na pół. Mamy 2 połówki bakłażana. Do tego będzie potrzebna blacha do pieczenia i pamiętajcie, że najlepiej tej blachy nie wykładać papierem, ponieważ temperatura tam będzie tak duża, że ten papier może Wam się spalić. I układamy sobie nasze bakłażany skórką do góry, żeby nam się fajnie ta skórka przypaliła w piekarniku. I pamiętajcie, żeby włożyć na praktycznie samą górę, żeby nam się te bakłażany fajnie przypaliły. Temperatura jest 200 stopni, pół godziny w piekarniku. Pół godziny pieczenia bakłażanów za nami. Fajnie nam się przypaliły, tutaj praktycznie wyglądają jak z grilla. Niech one nam chwileczkę ostygną, a ja w międzyczasie skroję czosnek. 2 ząbki czosnku, pamiętajcie, że warto je skroić jak najdrobniej potraficie. Czosnek mamy skrojony, wrzucamy go sobie do miseczki. Będzie podstawą naszego sosu. Do sosu użyjemy też tahiny, 4 łyżki tahiny. Takie zwyczajne, stołowe. Jeżeli szukacie dobrej tahiny, zapraszam Was do mojego sklepu ekogram.pl. Znajdziecie ją również w Rossmanie. I na koniec sok z cytryn, 2 solidne łyżki, to jest tak praktycznie sok z całej cytryny. Do tego będzie jeszcze taka solidna szczypta soli i troszkę pieprzu. I taki sos, taką bazę sobie wymieszamy. Pamiętajcie, żeby tego nie próbować od razu, bo to na tym momencie nie smakuje jeszcze dobrze. Ok, teraz nasze bakłażany. Uważajcie, one są gorące. Potrzebna będzie łyżka, może być taka na przykład łyżka. I wyciągamy sobie ten środek bakłażana. I ten miąższ sobie jeszcze delikatnie poszatkujemy. Można to robić w blenderze, jednak ja nie lubię baba ganusz w takiej kremowej konsystencji. Moim zdaniem ona musi być taka zsiekana. Bakłażana wrzucamy na sitko, żeby pozbyć się nadmiaru wody. I możemy sobie go tak powygniatać. Tej wody nie będzie dużo. I na koniec łączymy naszego bakłażana z wcześniej przygotowanym sosem. I nasz baba ganusz gotowy. Pamiętajcie, nie próbujcie go od razu po przygotowaniu, bo smak może Was zaskoczyć. Baba ganusz potrzebuje tak godzinkę, 2 godziny w lodówce, żeby fajnie się przegryzł. Jest to super danie, taka meze, przystawka z pitą, z chlebem. Bardzo fajnie smakuje jako taki sharing food. Teraz wsadzam baba ganusz do lodówki i za godzinkę, 2 godziny będzie gotowy.